Kiedy możemy spotkać się z opinią, że Kościół zawłaszczył sobie księgi biblijne, że wybrał sobie tylko te z nich, które mu pasowały, a odrzucił inne i uznał je w zupełnie dobrowolny sposób za apokryfy? Jest w tym sporo prawdy, ale przedstawia się to jako bardzo często jako nagłą decyzję władz Kościoła. Prawda jest jednak taka, że był to raczej naturalny i długotrwały proces. Proces uznawania za natchnione przez Boga tego, co wyczuwano jako zgodne z przekazywaną wiarą. Ponadto wierzymy, że od samego początku, kiedy to się dzieje, kiedy pierwsi chrześcijanie tworzą pisma, zbierają je, przekazują sobie, że w tym działaniu, w tym procesie cały czas Kościołowi towarzyszy Duch Święty. Dlatego Słowo Boże oraz Kościół okazują się nierozłączne. Bez Kościoła nie ma Słowa Bożego i można też powiedzieć, że bez Słowa Bożego nie ma Kościoła. Możemy mieć do czynienia w swoim życiu z tekstem biblijnym jako jako tekstem literackim, na poziomie literackim, możemy czytać je jako świadectwo historyczne, ale tylko we wspólnocie Kościoła zyskuje ono ten wymiar, moc Słowa Bożego. Każde nawrócenie, które jest efektem lektury Pisma Świętego, też nie dzieje się w oderwaniu od Kościoła, ciała Chrystusa, który nazywamy sakramentem zbawienia. I to zbawienie, które niesie Kościół, rozciąga się na cały świat także poza jego granice. Najważniejszym zadaniem Kościoła jest właśnie sprawowanie sakramentów. I chociaż Pisma Świętego nie zalicza się do jednego z siedmiu sakramentów, to wspominana jest już przeze mnie w poprzednim filmie adhortacja verbum domini, zwraca uwagę na, właśnie na sakramentalność Słowa Bożego. Oznacza to po pierwsze, że Bóg przez pismo przychodzi do ludzi i działa w tym względzie podobnie jak przy sakramentach. Po drugie, pismo święte staje się w najpełniejszy sposób słowem Bożym, w którym spotykamy Boga w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii. Msza święta posiada dwie zasadnicze części: liturgię słowa oraz liturgię eucharystyczną. I niestety zbyt często Traktujemy tę pierwszą jako jakiś mniej istotny dodatek. Zauważmy, czym kończą się czytania mszalne. Sformułowaniami oto słowo Boże oraz oto słowo Pańskie. Konstytucja o liturgii głosi, że Chrystus jest obecny w swoim słowie, bo gdy w kościele czyta się Pismo Święte, on sam przemawia. Dlatego Benedykt XVI nazywa liturgię. Uprzywilejowanym miejscem Słowa Bożego, miejscem, w którym w najbardziej realny sposób tekst Pisma Świętego staje się miejscem obecności samego Jezusa. Werbum dominio opisuje to tak: Przystępując do ołtarza i uczestnicząc w uczcie eucharystycznej, rzeczywiście przyjmujemy w komunii ciało i krew Chrystusa. Głoszenie Słowa Bożego podczas celebracji. Pociąga za sobą uznanie, że sam Chrystus jest obecny i mówi do nas, abyśmy go przyjęli. Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, w analogiczny sposób jest obecny w słowie głoszonym w liturgii. Fakt ten ma parę daleko idących konsekwencji. Po pierwsze, to liturgia jest tym czasem, w którym w pełny sposób czytany na głos tekst biblijny, Staje się rzeczywiście Słowem Bożym, staje się miejscem, staje się rzeczywistością, w której w autentyczny sposób możemy spotkać Chrystusa, tak jak pisze Benedykt XVI, porównując to wręcz do spotkania z Nim w Eucharystii. Po drugie, wszystkie nasze modlitwy pismem świętym, wszystkie medytacje i rozważania to sposób na przedłużanie. Mogą być sposobem na przedłużanie tej eucharystycznej obecności Chrystusa na całą naszą codzienność. Jedną z form modlitwy, w której pismo święte odgrywa główną rolę, jest liturgia godzin, brewiarz. I nie przez, i nie przez przypadek w nazwie tej modlitwy znajduje się słowo liturgia. Ponieważ nawet jeżeli odmawiamy ją w pojedynkę, to w rzeczywistości uczestniczymy wtedy we wspólnej modlitwie całego Kościoła. Znowu verbum domini yy, tak pisze o Liturgii Godzin. Liturgia Godzin jako publiczna modlitwa Kościoła ukazuje chrześcijański ideał uświęcenia całego dnia. W rytmie wyznaczonym przez słuchanie Słowa Bożego oraz modlitwę psalmami, aby punktem odniesienia wszelkiej działalności było uwielbienie Boga. Kolejną ostatnią konsekwencją jest to. Że także każde naukowe wyjaśnianie Biblii, teologiczne wyjaśnianie Biblii, egzegeza, a także prywatne poszukiwanie zawartych w niej znaczeń, powinno uwzględniać to, że pismo święte jest słowem Bożym i że jest tym słowem Bożym tylko ze względu na to, że w Kościele jest obecny Duch Święty. Ponadto, także z punktu widzenia praktycznego, yy, bardzo często nie musimy wyważać już raz otwartych drzwi ze względu na setki, tysiące ludzi kościoła przed nami, którzy pochylali się nad Pismem Świętym. Mamy 2000 lat doświadczenia jako lud Boży w czytaniu Pisma Świętego. Jest to naszą ogromną siłą. Zgodnie z odwiecznym planem Boga, bez kościoła obecnego w świecie, Teksty biblijne nie miałyby żadnej mocy, nie miałyby żadnego punktu oparcia, nie byłyby słowem Boga, w którym Jezus chce z nami wchodzić w dialog miłości. Dlatego nawet kiedy jesteśmy w pojedynkę, tym bardziej w tym trudnym czasie odosobnienia, jaki teraz przeżywamy, warto, abyśmy zawsze czytali Pismo Święte w poczuciu, że tak naprawdę nie jesteśmy sami, że robimy to jako członkowie mistycznego ciała Chrystusa.